Harachow. Będąc w Szklarskiej Porębie, czy tam w Jeleniej Górze, stwierdziłem, że trzeba na smażony ser. Ostatnio jak tu byłem, co widzieliście na filmiku, w restauracji Praska, to było tak słabo. Polecono mi lokal Paweł Ploc na testy, więc zobaczymy. Z tego co wiem, właściciel jest sportowcem, byłym sportowcem, olimpijczykiem czeskim. Więc trzeba to przetestować, co, jak karmi ludzi. U podnóża skoczni Mamucie jesteśmy. Chyba nie będzie stąd widać. No ale jak ktoś kochał skoki, uprawiał ten sport, no to miejscówkę sobie zajebistą sprawił. Będzie widać skocznia Mamucia. Więc zrobię tak, jak to mnie uczono. Czyli skocznia w Harachowie. Ludzie zaczynają się schodzić, czyli znaczy, że dobrze karmią. O, mamcia jest. Bo taki dobry syn jestem, że mamę zabrałem ze sobą. I tu jak widzicie, osiągnięcia sportowe, puchary. Niemiaszki idą. Widzicie, bo to jest piwo z lokalnego browaru. Więc kto umie, niech czyta sobie. Coś takiego ma mamcia. To jest zestaw podstawowy. Wzbogacone o krokiety zamiast hranole. A ja mam to co zawsze. Co ja mógłbym mieć innego? Zaczniemy od piwa. Nie jestem fanem piw, ale dobra, takie. Lekko błotny posmak. Nadal też widać po przebarwieniach, że jest zrobiony własnoręcznie. Widzicie takie plamki? To znaczy, że zostało zużyte do tego stare pieczywo. 4 roki to za brzmi. 2014. Bramborowy. Obiadek dobre. Taki rachuneczek nam wyszedł.